5, 4, 3, 2, 1, start. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Ojciec Ksawery. Tak więc ojcze Ksawery. Ojcze Ksawery, 18 lat temu, bo inaczej, młodzież, kiedy ma, bo akurat spotykamy się na światowych, my co nie z tym światowymi dniami, mam już drugi raz, ale kiedy spotykamy się na naszym franciszkańskim spotkaniu młodych PWZ FRA po raz piąty, ale na to spotkanie przyjeżdża młodzież. Dla młodzieży jest bardzo ważny taki moment w ich życiu, kiedy mają 18 lat. I ty też dzisiaj masz 18 lat swoich święceń kapłańskich, już koniec dzieciństwa, zaczyna się poważne życie. Życzymy, chociaż w sumie ty chyba nigdy nie miałeś dzieciństwa w kapłaństwie, ale... 2 latka miałem. Tak, więc, ale życzymy ci w sumie tak naprawdę wielu łask Bożych, błogosławieństwa Bożego. No i też z tego miejsca, chociaż jeszcze na jutro będą podziękowania, ale 5 razy już organizujemy to PWZ, to za twoje zaangażowanie i pomoc. To, co też robisz, no wiadomo, dla Pana Boga na chwałę, ale też dla nas młodych ludzi, znaczy dla nich. A ja w sumie też, to też dziękujemy. I pomyśleliśmy, kto ci może wręczyć prezent. I akurat są tu 2 osoby, które w tym roku też mają 18, ale 18 lat. Czyli wyobraź sobie, że mniej więcej twoje kapłaństwo wygląda tak jak te oto piękne dziewczyny. Więc wszystkiego, wszystkiego dobrego. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No nie wiadomo, kiedy te 18 lat przeminęło, ale mogę powiedzieć krótko, to naprawdę są piękne lata, bo kapłaństwo jest czymś wspaniałym. Jejku, moment. Ojciec Ksawery teraz płacze, więc możemy chwilę się czymś innym zająć. Słuchajcie, sam się już nawet wzruszyłem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem reprezentantem Teatru Kefas, który za chwilę zaprezentuje do was sztukę pod tytułem Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Przyjeżdżając tu trochę się martwiliśmy, że temat nie do końca pasuje z tematem naszego spotkania, bo on mówi o Maryi, ale po wysłuchaniu konferencji Ojca Walentego, wsłuchaniu się w to, co się dzieje, stwierdziliśmy, okej, pasuje wszystko. To, co będzie na scenie, to też było gdzieś tam dzisiaj mówione, czy wczoraj. Także zachęcam. Nie potraktujcie tego jak zwykłe przedstawienie. To ma być coś więcej. To, co za chwilę zobaczycie, potraktujcie jako modlitwę. Otwórzcie się na działanie Ducha, żeby przez to, co ci młodzi ludzie za chwilę do was, wam zaprezentują, żeby też zostawiło dla was owoc, w was owoc. Przypominam, proszę bardzo o wyłączenie telefonów komórkowych, żeby nam nie robiły zakłóceń żadnych, żeby nie przeszkadzały w odbiorze tego, co się będzie działo. Wyłączcie tryb samolotowy, tak na bezpiecznie, żeby nic nam tu nie dyndało, nie ściągało fal niepotrzebnie, głośniki i tak dalej. Jest tu trochę sprzętu, po co robić zakłócenia niepotrzebne. To zachęcam do uczynienia znaku krzyża. Teatr Kefas z Katowic Panewnik. Przywitajmy ich brawami. Thank you.
Thank you.
Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Vem Magalenha Rojão, traz a senha.
Bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Najpierw, ponieważ jest to teatr ewangelizacyjny, więc chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, w wieki wieków. Amen. Usiądźcie. Słuchajcie, no ja nie ukrywam, że miałem już okazję, trochę może w innym składzie, to no nie wiem, to trudno nazwać przedstawienie tego
tego misterium, o tym pierwszym przykazaniu, mówiące właśnie, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy wybierali Pana Boga, żeby On był tym najważniejszym Bogiem, żeby wszystko inne nam nie przysłaniało tego, który jest prawdziwą miłością, który z miłości dla nas bierze te ciężary, bo chce naszego szczęścia. Więc dziękujemy Wam bardzo za to, że na koniec tego trwania z naszego franciszkańskiego spotkania młodych PWZ FRA, no na pewno dla ducha też wzmocniliście nas i za to wam dziękujemy. Dlatego Bogu podziękowaliśmy, ale też i Wam za ten wkład w pracy, za to piękne dzieło ewangelizacji. Serdeczny Bóg zapłać. Brawo. Po pierwsze, my też chcieliśmy serdecznie podziękować za Waszą gościnę, za to, że nas przyjęliście i że jest fajnie. A druga sprawa, jesteśmy tu też dla Was, tu i teraz, jeszcze jutro, więc jeśli chcielibyście z nami porozmawiać, zapytać o coś, macie jakieś natchnienia, chcielibyście się czymkolwiek podzielić, albo razem z nami pomodlić, my jesteśmy tutaj dla Was, czy też na przykład powierzyć nam swoje intencje. Jesteśmy teatrem ewangelizacyjnym, dlatego też się modlimy, dlatego... I z tą mocą chcemy do Was wychodzić i jeżeli chcecie się czymś podzielić, to jak najbardziej zapraszamy do osobistego kontaktu. A, ważna sprawa, słuchajcie, bo lajki, nie? Jest lajk, podobało się, lajk? O. Jest lajk? Nie widzę. Dobra, okay. Są lajki, więc jeżeli chcecie się tymi lajkami podzielić też w internecie, jesteśmy na Facebooku. Nazywamy się Teatr Kefas. Wystarczy wpisać i my tam jesteśmy. Jakbyście chcieli śledzić, to też zapraszamy serdecznie. Ja myślę, że nie tylko oni, ale przed nami są też telewizowie telewizji Dom Józefa, czyli cała diecezja kaliska pewnie też da lajki. Tak jest. Ja tylko wiem, bo pewnie prywata, ale ja to muszę powiedzieć. Kiedy byłem w seminarium, część osób tutaj z parafii wie o tym, że graliśmy z ministrantami, jeszcze z Walenty Zakonnikiem, a to się wzięło stąd, że graliśmy wcześniej jako klerycy to przedstawienie. Nawet wygraliśmy, nie? Znaczy no, do finału się dostaliśmy takiego festiwalu, pamiętasz? Ale właśnie potrzebowaliśmy jedną osobę poza seminarium, jedną kobietę i to była właśnie ta kobieta, Ania, więc się cieszę, że też Ania jest z nami tutaj obecna. Dzięki, Aniu. A Maseo był z nami i był naszym opiekunem, więc dzięki niemu też istniejemy. O, no nie nami, ale tak. Dobra. Dobrze, słuchajcie, więc koniec tych słodkości, bo taka typowa prywata, ale bardzo dziękujemy jeszcze Wam, wszystkim tym, którzy przybyli na to misterium, no nazwijmy tak, na to misterium o pierwszym przykazaniu Boga. Więc Wam dziękujemy. Możecie się rozebrać, nie? Znaczy przebrać. A jeżeli chodzi o nas, to kilka informacji takich podstawowych. No to słuchajcie, to pożegnajmy ich oklaskami jeszcze, żeby... Dobrze, słuchajcie, więc powstańmy i pomódlmy się na zakończenie dnia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chcielibyśmy podziękować Panu Bogu dzisiaj za dzisiejszy dzień, za te wszystkie dobra, za te wszystkie słowa, które usłyszeliśmy, prosząc o to, aby to wszystko wydało owoc w swoim czasie. Abyśmy rzeczywiście, tak jak dzisiaj przyglądaliśmy się Maryi, potrafili kochać ją, kochać modlitwę różańcową, te wszystkie perełki, kropelki, o których tutaj ojciec Walenty wspomniał. Chcemy też pamiętać o tym, że jesteśmy posłani do służby, tym, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy. Dzisiaj byliśmy w DPS-ie, więc powierzamy też Tobie, Panie, na zakończenie dnia te wszystkie osoby z Domu Pomocy Społecznej. Chcemy właśnie wychodzić też, pamiętać o tym, chcemy wychodzić z pomocą dla najbardziej potrzebujących. Prosimy Cię, abyś błogosławił nasze wspólnoty, z których pochodzimy, z których jesteśmy, aby te wszystkie rzeczy, które dzisiaj się działy, wydały tam właśnie też owoc. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Franciszku, Święta Klaro, Święty Piotrze, módl się za nami. Więc tak, poprosimy może nie błogosławieństwo prymicyjne, ale błogosławieństwo kapłana 18-letniego, a po błogosławieństwie proponuję, abyśmy wspólnie zaśpiewali jeszcze na koniec hymn PWZ FRA, czyli 9 wieków wstecz. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.